pytań od Państwa. Dlatego pozwolę Państwu, że będę się wspierał dodatkami. Powiem tak, wszyscy tutaj siedzący, normalni, szarzy ludzie też mają problemy ze swoich domach. Nie mogą domknąć budżetu domowego. Ci ludzie mają dosyć szukania oszczędności u nich. Ci ludzie pytają o to, kiedy władza zacznie oszczędzać u siebie. Dlaczego w ogóle to robimy, żeby zmniejszyć ten brak oświaty? I dlatego stąd wynika moje pytanie. Ile jesteśmy w stanie my, jako ta szkoła, zmniejszyć to zadłużenie, jeżeli będziemy połączeni ze szkołą numer 13? Proszę Państwa, odpowiedź na to pytanie jest... W komentarzach określiłem dla nas. Chyba możecie mi przyznać rację, że nikt nam nie napisał żadnego odnośnego komentarza w stosunku do elektryka, a znaleźliśmy w drugą stronę taki komentarz w miesiące, a kiedy pokazaliśmy je, to nam wstawiliście Pan to powiedział, że sami sobie je napisaliśmy, żeby teraz wykazać, że przepraszam, ja to tam jestem. Nie do chwilu, przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo, jesteś jeszcze za młoda, żeby tego typu informacje wygłaszać tutaj. Wypraszam sobie dziecko drogie, bo tak nie powiedziałem. Proszę Państwa, nie powiedziałem takich słów, jak powiedziała tutaj ta uczennica. Powiedziałem, proszę Państwa, jaką macie pewność i gwarancję, że nie napisali to sami prowokacyjnie ludzie jedni na drugi. Taka odpowiedź była moja. To Pani to powiedziała, prawda? Proszę potwierdzić, tak? To proszę nie konfabulować. Powiatowy Zarząd Dróg i inne, które generują budżet.
budżecie powiatu łaskiego. Z pewnością będzie też i podgląd, jak to jest w urzędzie w samym starostwie powiatowym i z pewnością wszystkie te uzyskane oszczędności będą z pewnością wspólną składką.